Cześć wszystkim. Dzisiaj jesteśmy w Gdańsku i udajemy się do Aioli na śniadanie. Zapraszam do oglądania. Mam przed sobą już kartę menu restauracji Aioli. Dzisiaj się zdecydowałem, że na śniadanie jest Krabby & Eggs Bacon & Sandwich oraz Sausage & Eggs za 24,90. Chyba jeszcze raz wybrałem. Nieco w nagrywkach przeszkadza mi zbyt głośna muzyka. Dla mnie osobiście to jest bardzo uciążliwe, a z drugiej strony jednak jak przychodzę na śniadanie, to chciałbym jednak zjeść w spokoju, a nie, że tle muzyka mi napierdala pasy. Przyjąłem pierwszą propozycję, zbrałem ten Eggs & Bacon Sandwich, składająca się z bułki pszennej, jajecznicy z grupiaja, kopiące bekon, rzodkiewka, szczepiorek oraz sos aioli. Sprawdźmy, czy również tak dobrze smakuje jak wygląda. Bułka krucha. Jedzenie jest bardzo delikatne. Dobrze smakuje, ale teraz patrzmy, czy z sosem jest właśnie dużo lepszy. Sos odgrywa tutaj bardzo dużą rolę i dodaje temu daniu dużo lepszego smaku. Przed sobą mam jedną opcję z siłą, to jest to Sausage & Eggs, 24,90, więc spróbujmy, czy tak dobrze smakuje. Jajka są płynne, takie jak ja lubię. Kiełbaska smaczna. Sos aioli wpada w smak majonezu z połączonego z czosnkiem. Tak mi się wydaje. Fasolka jak fasolka. Ogólnie to dalej bardzo smakuje. Ale czy bym dał dla pieniędzy ile miało na kosztowanie, to bym się głęboko nad tym zastanowił. Jesteśmy po wizycie Aioli Gdańsk. Nieco to miejsce mnie troszkę rozczarowało ze względu na to, że spodziewałem się po tym miejscu nieco więcej. Zbyt głośna muzyka. Ceny nie są kosmiczne, można dobrze zjeść, ale jeśli miałbym porównać pierwsze danie do drugiego, mam na myśli opcje śniadaniowe, to na pewno bym dał jeszcze raz pierwsze danie, pierwszą propozycję, przepraszam. Dużą zaletą tego miejsca jest szybka realizacja zamówienia, miła obsługa, ale naprawdę duży minus, zbyt głośna muzyka, która dętni basem. Przychodząc do tego miejsca, chciałem zjeść spokojnie śniadanie, a nieco ta muzyka po prostu mnie z jednej strony pobudziła, że się obudziłem od razu, mimo śpiący, przychodząc tutaj do restauracji, ale z drugiej strony nieco zaczęła mi głowa boleć. Dziękuję.